26 dzień września, czwartek, witam na CryptoFlash, infozy kryptowalut, a także rynki tradycyjne. Zaczynamy od nich, SP500 z oddechem w dniu wczorajszym. Dziś głos zabierze prezes Jerome Powell, czwartek. Być może przedstawił więcej wskazówek na temat planów banku dotyczących obniżki stóp procentowych. W piątek publikacja danych dotyczących wskaźnika PCE. Akcje firmy Nvidia wzrastają o 2%, lider w dziedzinie sztucznej inteligencji AI. Poranek w Azji wzrostowo, sektor technologiczny śledzi wzrosty w USA. Koreański KOSPI wzrasta o 2,1%, japońskie indeksy Nikkei 225, Topix T odpowiednio 2,4-1,8%. Ponadto chińskie akcje kontynuują wzrosty dzięki ożywieniu gospodarczemu. Pekin ogłosił serię kluczowych środków stymulujących, w tym obniżenie wymogów dotyczących rezerw bankowych, a także obniżenie stóp procentowych kredytów hipotecznych. Bitcoin ETF Flow Table na wczorajszy dzień plus 105 milionów dolarów. iBit 184 BlackRock. Ethereum ETF na plus 43 miliony. Mapa likwidacji na piątek, dziś zamknięcie kontraktów, opcje call spots będzie bujać. Pozycja do zgarnięcia 64300, 62400, mniej więcej. Jak sytuacja z long short? Likwidacji ostatnie 24 godziny łącznie 91 miliona mniej. Long 68, short 23. Co słychać w long versus short? Tutaj neutralne 33%. I jak widzimy, chociażby ratio w long spada na 42% z ponad 48-50 w kilkunastu godzinach wstecz. Taka tutaj także tendencja malejąca. Order book, zobaczmy jakie mamy ściany, oczywiście to się zmienia z minuty na minutę. W kwestii futures tutaj pozycja 63-300-200. Do bronienia spot, większy interwał na sprzedaż 65 tysięcy wciąż. Funding rate średnio 0,006, lekki wzrost z dnia wczorajszego, większych giełd na plus dodatnia. Open interest z wolumenem, dzisiaj pewnie będzie większy wolumen. Open interest stabilny poziom. Dane Glassnode on-chain, sytuacja górników, tutaj była zawrotka, hash ribbon inversion pozytywna, nie ma przycięcia w dół, jest ok. Okiem na spend output edge bands i te dolne warstwy jaśniejsze są negatywne, czyli większy ruch w tych warstwach wieloletnich, długoterminowych BTC. W ostatnim czasie nie ma aż tak wzrostowego, choć jak zobaczymy, no będziemy się tutaj przyglądać, bo jest lekki wzrost jasnych punktów. To jest zwłaszcza 5-7-letnie, jest warstwa większa, aktywniejsza, a także 7-10-letnie. Transfer volume momentum, change adjusted, trzymamy tutaj pozytywny 30-dniowa SMA. Ta różowa, lekki podjazd pod 365-dniową SMA, jest pozytywniejsza kwestia. SEC odracza decyzję w sprawie opcji BlackRock, Bitwise Spot i Ethereum ETF. Decyzja w sprawie proponowanej przez Nasdaq zmiany przepisów dotyczących notowania obrotu opcjami na fundusz powierniczy iShares Ethereum Trust należący do BlackRock. Początkowo spodziewano się, że decyzja SEC zostanie podjęta 26 września, jednak przesunięto na 10 listopada. W komunikacie prasowym można przeczytać, że opóźnienie pozwoli jej ocenić potencjalne skutki takiego ruchu dla stabilności rynku. Komisja papierów wartościowych i giełd także ujawnia, że niemal wszystkie rezerwy stablecoina 3USD, chodzi o ryzykowne inwestycje stojące za stablecoinem owym, zostały zainwestowane w ryzykowny fundusz offshore, co doprowadziło do postawienia zarzutów TrueCoin i Trust Token. Oskarżenia o oszukańczą i niezarejestrowaną sprzedaż kontraktów inwestycyjnych, które firmy rozstrzygnęły bez przyznania się lub zaprzeczenia oskarżeniom. Lata 2020-2023 firmy sprzedawały TUSD za pośrednictwem swojej platformy pożyczkowej TrueFi, reklamując ją jako bezpieczną inwestycję zabezpieczoną dolarem. W rzeczywistości te rezerwy zostały umieszczone w spekulacyjnych inwestycjach, które narażały inwestorów na znaczne ryzyko. Sprawa ta jest częścią szerszego ataku SEC na branżę krypto, która w 2024 roku odnotowała rekordowe 4,6 miliarda dolarów grzywien. PayPal umożliwia kontom firmowym handel kryptowalutami. Ci podejmują krok, pozwalając swoim amerykańskim sprzedawcom kupować, przechowywać, sprzedawać krypto bezpośrednio z ich kont firmowych PayPal. Opcja dostępna będzie dla milionów sprzedawców w Stanach Zjednoczonych. Zwiększa użyteczność krypto w świecie rzeczywistym, umożliwiając firmom bezproblemową interakcję z walutami cyfrowymi. Dwa lata później majątek FTX nadal znajduje miliony z kilku protokołów. Upadła spółka FTX otrzymała od różnych protokołów ponad 10 milionów dolarów w ten miesiąc. Conor Crogan z Coinbase twierdzi, że FTX może nadal posiadać aktywa warte od 7 do 8 cyrf w porzuconych portfelach Alameda. Od tego czasu dłużnicy odzyskali ponad 16 miliardów dolarów tytułem zwrotu. Jedna z firm o nazwie Kaiko niedawno, która się zajmuje danymi analizą blockchain, wykryła dużą aktywność portfela, który rzekomo był połączony z Alameda Research. W zeszłym miesiącu przelali dużą kwotę pieniędzy za pośrednictwem tego portfela i pojawiły się spekulacje, że majątek próbuje skonsolidować fundusze. Kaiko wykazuje, że przelew wysłał 1,6 miliona dolarów Ethereum do BitGo i 220 tysięcy WorldCoin do Binance. Sędzia z Utah orzeka, że sprawa SEC przeciwko domniemanemu oszustwu związanemu z wydobywaniem krypto Green United może przejść do rozprawy. Jednocześnie nie uznała, że urządzenia do wydobywania krypto są papierami wartościowymi.
Jest to jedna ze spraw SEC przeciwko Green, firmie oskarżonej o oszukiwanie inwestorów obietnicami wydobywania danych w chmurze, a ta może dalej trafić do sądu. Ogólne twierdzenia, że urządzenia do wydobywania krypto stanowią papiery wartościowych, są nieprawdziwe, opierają się na błędnej interpretacji dokumentów sądowych. Sprawa jeszcze z tamtego roku. SEC oskarżył firmę z ostatnie Utah o wyłudzenie od 18 milionów dolarów inwestorów poprzez sprzedaż im fałszywego sprzętu do wydobywania krypto. W ramach dalej spółki zależne otrzymywały część dochodów z każdego ze sprzedanych zielonych pudełek, tzw. o wartości 3000 dolarów. Skarga SEC sugeruje, że inwestorzy zostali poinformowani, że tzw. Greenbox są wyspecjalizowanymi górnikami w krypto, którzy wydobywają green tokeny na green blockchain. W rzeczywistości blockchain nie istniał, pudełka nie istniały. Visa uruchamia platformę dla banków do uruchamiania i testowania tokenizowanych aktywów. Uruchomienie z polskiego VTOB, aby pomóc bankom emitować i testować tokeny oparte na walutach fiducjarnych, oparcie o blockchain. Ponadto testowana jest platforma i planowane uruchomienie na Ethereum w roku 2025. Między innymi hiszpański Banco Bilbao testował już w tym roku owy program, skupiając się na emisji tokenów, transferze, wykupie na blockchainie testowym, a platforma jest przeznaczona do różnych zastosowań, w tym do przepływu pieniędzy w czasie rzeczywistym między klientami banku, przelewów międzybankowych na rynkach hurtowych, CBDC oraz przelewów transgranicznych, w szczególności dla korporacji międzynarodowych, które przesyłają pieniądze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Co ciekawe, 11 września globalny dostawca infrastruktury płatniczej Swift również ogłosił stworzenie platformy, który usprawni wykorzystanie aktywów realnych. Sprawa MTGOX w dniu wczorajszym przelanie środków ze 4 portfeli, łącznie 380 tysięcy w BTC od Kraken. Obecnie w zaokrągleniu posiadają 45 tysięcy sztuk BTC. Wart 2,8 miliarda dolarów. Jest to kwota do wchłonięcia przez rynek. Gaming, Solana i tak oto konsola do gier Play Solana Gen 1 można już zamawiać przy sprzedaży za 200 dolarów. Binance pomaga indyjskiemu departamentowi egzekwowania prawa po rozbiciu oszustwa Gavin Gaming na kwotę 47,6 miliona. Oszuści wciągali ofiary w internetowe zakłady i gry, obiecując im łatwy zarobek, a następnie konfiskując środki. Sprawa ta pokazuje, jak ważna jest współpraca między instytucjami publicznymi, takimi jak ID, podmiotami prywatnymi, Binance, w walce z nowymi typami zagrożeń cyfrowych. Podziemny handel kryptowalutami w Chinach osiąga 75 miliardów dolarów. Mimo zakazu wprowadzonego w Chinach, nielegalny handel kwitnie. Dane na ostatnie 9 miesięcy. Inwestorzy szukają alternatyw w obliczu problemów gospodarczych w kraju. 55% wartości pochodzi z transferów powyżej 1 miliona dolarów. Popyt napędzany jest przez słabe rynki i akcje nieruchomości w Chinach. Ogólnie napływ przekroczył 20 miliardów dolarów kwartalnie w ciągu 9 miesięcy od czerwca tego roku. Miliarder Mark Cuban mówi, że chce zostać głową SEC, jeżeli... Jak podaje Ki Yang Zhu, Bitcoin versus the rest reserve ratio wzrostowy w ostatnim czasie, a to też sugeruje potencjalną zawrotkę cenową z owymi ruchami w kwestii price US. Chociażby temu pomagają skupy ETF. BTC interwał tygodniowy, cena 63300, dominacja Bitcoina w trendzie spadkowym, wciąż stabilnie, ADLS dominacja total 3. Ostatnie 24 godziny największe odreagowania ponad 50-30% memecoinowo. Grupa Telegram Kryptospekulacja Chat, linki zawarte pod materiałem, a także pod grupy. Wczoraj m.in. materiał na temat poglądu na rynek krypto przez jednego z adminów Kadabra. Kryptospekulacja, dziękuję.